Panie Maćku, kościół świętej Anny, jedna z najpiękniejszych barokowych budowli w Polsce. Tillmans Gammeren, kiedy to projektował, musiał go jakoś dostosować do terenu. To nie było proste, ponieważ tu jest bardzo wąska ulica świętej Anny. A pamiętajmy, panie Maćku, że tuż obok kończyło się miasto Kraków i rozciągały się mury obronne. Tak, więc ten kościół był właściwie tak wciśnięty do kąta i żeby on jakoś okazale wyglądał, trzeba było rozciągnąć fasadę, ponieważ ją oglądało się w skrócie perspektywicznym bardzo mocnym. Tillman musiał zastosować wiele takich optycznych sztuczek. Tam odległości pewne są skrócone, w pewnych miejscach poszerzone, tak żeby to dzieło nie robiło wrażenia, że się chwieje. A w rzeczywistości tutaj zastosowano pewne techniki iluzji architektonicznej. Wieże nie są w równej odległości od osi symetrii, także gzymsy na fasadzie przebiegają ukośnie. Wiek XVII, okres baroku, to jest taka epoka sztuki, jakbyśmy to dziś powiedzieli, wirtualnej. Lubowano się w iluzji wszelkiego rodzaju. Ona jest nie tylko na zewnątrz, na fasadzie, ale jest także i wewnątrz. Wchodząc do nawy głównej, po bokach znajdują się odkryte kaplice. Pomiędzy nimi znajdują się filary, które stwarzają takie wrażenie, że ten kościół jest krótszy niż w rzeczywistości. Tak, rzeczywiście przy zastosowaniu różnego rodzaju wysokości pewnych elementów uzyskano tutaj typowy dla baroku efekt pomniejszenia przestrzeni. Gdy wyjdziemy na zewnątrz i zobaczymy tą ścianę od plant, będziemy pod wrażeniem, jaka ona jest długa. Tego zupełnie nie czuje się tutaj we wnętrzu. Raz malowidła także powodują, że przestrzeń jest trochę mniejsza. Poza tym rzeźby mają proporcje, nie całkiem naturalne. Część z nich jest jakby wydłużona. Tak, część jest wydłużona i no to też wszystko optycznie pomniejsza. Poza tym ściany nie są równej wielkości. Tu okna po jednej, po drugiej stronie są umieszczone lekko asymetrycznie. Stąd mamy wrażenie, że wchodzimy do takiej mniejszej i bardziej przytulnej świątyni. Tego typu zasady iluzji zostały też wykorzystane nawet w jeszcze większym stopniu w katedrze świętego Piotra na Watykanie. Było to niezwykle popularne w epoce baroku, że małe wnętrza powiększano optycznie, a duże pomniejszano. Ale tutaj mamy jeszcze ciekawą rzecz, ponieważ ta architektura jest uzupełniona malowidłami i rzeźbami, które też mają charakter iluzjonistyczny. Te malowidła zastępowały architekturę i rzeźbę. Te piękne pilastry, które są w nawie głównej, które wydają się rzeźbione, że mają takie głębokie rowy nazywane kanelurami, w rzeczywistości są malowane. Na nich są rzeźby, które w rzeczywistości też są po prostu płaskimi, malowanymi ścianami, tyle tylko, że nieco wystającymi poza owe kolumny. To także należało do zestawu chwytów epoki barokowej. Wtedy bardzo lubowano się w takich efektach, że coś jest rzeźbą, a wygląda jak malarstwo, albo na odwrót, coś jest malarstwem, a wygląda z daleka jak rzeźba. Jest tu też zastosowany kolejna taka sztuczka. Wszystkie ołtarze, które wydają nam się z marmuru, tak naprawdę są z gipsu. Jest to tak zwana technika stucco, czyli to jest taki gips wymieszany z marmurem, z alabastrem, z mączką marmurową, potem dodatkowo malowany, powlekany różnymi substancjami, szlifowany, także z daleka do złudzenia, a nawet z bliska przypomina to marmur, alabaster, inne cenne materiały. Te boczne kaplice, część z nich ma kopuły, nad nimi znajdują się latarnie. Tak, rzeczywiście był to taki efekt iluzjonistyczny, ponieważ tych kopuł nie było widać z daleka, więc było wrażenie, że z sufitu nie wiadomo w jaki sposób spływa światło, oświetlając ołtarz. Dopiero jak się podchodziło bliżej, widać było kopułę, która z reguły miała bardzo piękne
malowidła. Jest to taki efekt niezwykle popularny zarówno w sztuce renesansowej, jak i w sztuce barokowej, gdyż w tych sztukach światło odgrywało niesłychanie ważną rolę. Ale przypomnijmy też, że tutaj do tego kościoła, co prawda tego wcześniejszego gotyckiego, zaglądał także student Akademii Krakowskiej Mikołaj Kopernik. I w tym kościele, jeszcze w czasach, kiedy dzieła Kopernika były na liście ksiąg zakazanych, wystawiono mu pomnik. Na początku XIX wieku po pomniku Kopernika w katedrze toruńskiej było to właściwie drugi pomnik, który mu wystawiono na ziemiach polskich. Oczywiście te świątynie miały przyciągnąć wiernych. Pamiętajmy, w świątyniach protestanckich nie było nic. Luter nie uznawał żadnych obrazów, ołtarzy, rzeźb. I możemy sobie tylko pomyśleć, jak ta świątynia w czasach, kiedy większość ludzi mieszkała w kurnych chatach, jakie ona robiła wrażenie na przybywających do Krakowa.